Spoko, spoko, ja wszystkim pamiętam. No ja witam w klubie, ja muszę schylony z nosem przy klawiaturze oglądać. No, chodźcie do Logity. Ktoś chce kierować? Czy ktoś chce znowu w śmietniku wylądować? Ja w śmietniku zostaję chwilę. Ja też. Ale chodziło o to, że jak wysiądzie. No to mówię, ja mogę w śmietniku wylądować, ja nie kieruję. Dobra, poczekajcie chwilę z tą gadką. Od razu w kierunku, żeby spierdzielać. Dobra, zatrzym go silnik i wychodzimy. Idziemy przejmować punkt. Chyba, że amunicji kawałek zostawić. 900 jest. Patrz. 900 to mało, wierz mi. Jak ateki się dobiorą do ammo. Zrzucę 500. Został 1000. Tylko jeden. Otóż tu kurwa, nie, dobra, nasz. A czy my mamy jakąś 30 albo coś? Dawajcie tą 30. No bo to latają nad nami, trzeba by było ich postraszyć przynajmniej. Zaraz, spokojnie, Andrzeju. O! Nie denerwuj się. Bierze się do lądowania. No to jebcie w nią. Jest to blisko. Macie artek. Zaraz, walić. A noż coś traficie. Nie zdążyłem ateka rozłożyć. To poczekaj, jak się... Z drugiej strony są dwie. Mają, to są ruskie. Mają Mi-8. Jak jest blisko, to walcie w nią, sypcie w nią ile się da. Ale coś to jest, wyszli, piechota będzie na plecach. Coś po mnie ładnie pociągło, więc... Ja wbiegam. Łodyga, uważaj, bo tu się niedaleko mogło coś zdesantować. Wiesz skąd dostałeś, czy nie? Nie wiem skąd dostałem. Myślałem, że spadł na drugą stronę mur, bo wyszedłem, wiesz, na szczyt, nie? Mhm. Ostrożnie na wejście. Te umocnienia tutaj mu Łodyga postawić, wiesz? Helka, słyszę. Postawimy KM-a tak przed nami. Dobra. Już, lecę. Czy o ile starczy nam tego? Z zapasu. Spoko, ja zawsze mogę rana tu zrobić, nie? Nie powinno być najmniejszego problemu z ranowaniem. Aha, kurde, dobra. To jest mały ten. Że da się KM-a do środka postawić. Nie, dawaj po prostu umocnioną pozycję tu na przykład. No bo na dachu tutaj. Albo na dachu, no. Okay. Przykład nie jeden. No właśnie. Pojedynczą tylko hasko jeszcze to. Kratkę jakbyś dał radę. Ale ty nie da się postawić na tym. Albo ty czekaj. Da się. No da się, on jest tak na samym kraju, nie? No to dawaj. Dobra. I jakąś tą. Tak. O właśnie. Dobra, będzie git. Co będzie wam słonecz? Ochronę?
Tylko jeszcze tą kratkę haskową z prawej strony. Plus. Czy chodzi ci o sam pojedynczy? Pojedynczy haskoblok. No. Żebyśmy mogli wejść na górę tutaj. O, z tej strony na przykład, nie? Czekaj. Wiesz co? Chodzi o to, żeby też mieć jakąś dodatkową osłonę. Z prawej strony, z prawej strony. Pół na pół? Wiesz co, możesz wziąć przewagę konstrukcyjnych. Przyjąłem. Jeżeli pobawimy budowanie bazy. Weź to, Bart, jeszcze postaw. I wiesz co, Bart, postawimy na tym hasko na górze tego. Towa. Jak nam Shigihami przywiezie tego. Shigihami 1000 amunicji i resztę tych. Przyjąłem. Dwa do jednego. I będziemy mogli osłaniać tą drogę, co na shipping leci. Więc nie będą mogli tak na prosto napierdalać. Wzięli nam niby upper, ale bym tam moździerzami postrzelał, ale... Hilltop też przemówił, jak coś. Mniej byłoby mniej problem, gdybyśmy wcześniej tego foba defensywnego zrobili. I tak fajnie, że się zbiera trochę ludzi, nie? Już tak jest więcej niż 17 na 17, czy tam ilu było? No, nie wiem, jest 37, cały czas się koło 40 kręci. Na hilltopie biegają. Dobra, bo skręciła inaczej niż ja planowałem. Byś mnie lekko usmażył. Wejdź na tego KMA, może się pojawi, wiesz, w zasięgu. Dobra, to jest K w sensie obrotu. Dobra, ja może postawię te moździerze. Jeszcze. Stawię. Dalej są na hilltopie. Wiesz co, jak stawiasz te moździerze, to ja może ci amunicję przywiozę, po prostu. Bo mam dwa kafle ammo ze sobą. Strzelę do gościa na hilltopie. Dobra, poproszę kopanko. Helka wraca. A mieliśmy tak dobry początek. Ja oczywiście musiałem się spierdolić. No i strzelam. Mogę się zesrać, człowieku. Strzelam, kurwa, i nie mogę go jeszcze zabić, nie? Tutaj podjedziemy. Zatrzymaj się na szczycie, Bart, i się rozejrzymy. Dobra, stój tutaj. Dzięki. A niech ten jedzie pierwszy, bo jakby co to się wpierdzi. Są na szczycie. Dobra, skręć. Przed nami, czy nie? Czekaj. Dobrze, zdjęty jest. Przejechał. Minus 2. Mam się ten? Gdzie mam jechać, mów? Lewo drogą. My, Bart, na razie tutaj zostaniemy. Dobra, mijam typa. Zatrzymamy się na szczycie tu górki. Stop. Pięknie. Dobra, to postaw tego foba. Marcin, skręć w lewo i ustaw nas bardziej na północy. Dobra, stop. Dzięki wielkie. Pięknie. Troszeczkę do przodu. O, już wystarczy, ślicznie. Tak, dobra,
stary, jakbyś mógł stanąć na czujce czy coś, że... Wiecie co? Za długie moździerze robicie. Dobre moździerze, dobre teraz moździerze, piękne moździerze. Możecie odrobinkę skrócić. Na 325. Do maina, do Repair Stationa, Bart. Naprawimy się i będzie... We are golden. Dobra, naprawiamy się pięknie. O, jak dobrze. Mogę obracać wieżą. Bart, mogę obracać wieżą. Kurwa, przestrzeliłem, idę po mu. Dobra. Tutaj prosto, zjedź z drogi, przez lasek przejedziemy. Dobra. Oznaczcie mi ten pojazd. Bo ja go słyszę, ale nie widzę. My tak, ja też tak samo nie widzę. Ja mam jedź ruszkę. Do przodu. Mam piechotę przed sobą, wiesz? Idę do ciebie. A pojazd mam za sobą. Widzisz te takie dwa drzewa przed nami, na wzgórku? No. Podjedź między nie. Bądź w razie czego gotowy od razu cofać. Podjedź jeszcze. Git. Zatrzymaj się na sekundkę. Okej. Cofnij. Za bardzo. Podjedź bardziej z prawej strony. Z prawej strony podjedź, bo ja widzę tego BTR-a, ale chciałbym go lepiej widzieć. Dobra. Zatrzymaj się. Już. Okej, okay, pięknie. Brawo, obserw. Kurna, skądże dostał. Wysadzony. Boom. Pięknie, Barcik. Dobry ten. Okej. I tutaj w prawo. Stój. Stop. Chyba podejdę po ciebie. Nie, ja mam 50 sekund. Spokojnie. Nie podchodź. Ja po prostu leżę i czekam na rozwój sytuacji. Stop, jeszcze. Przepraszam, że aż tak, ale... Kalinko. Dobra, jedź. Jedź. Chciał kuźwa lądować, ale go pogoniłem, na szczęście moje. I nasze. Boż, kurwa, jedzie. I to jest... No, dalej coś koło mnie jeździ. Dobra, stary... i zaraz odbijamy w lewo. Stary, ty zwolnij. Jeszcze. Tak, dokładnie. Ja dobra, przerzucam ja się na... Stop! Na ten, na mainie macie następną, bo gdzieś. Tak. Ale ja was nie, kurwa, nie odjebałem, nie? Mam nadzieję. Nie. Ty stary, jedź cały czas do przodu. Nie. O Jezu, ale ile oni mieli tych. No bo przejęli ten kawałek dalej. Dobra, to słuchajcie, zasubskrybujcie kanał Bartka, bardzo serdecznie polecam. Cyber Marian.